kurczaki. No i coś dla mamy, jakąś szynkę. No trudno, ale to raz w roku, mogą zaszkodzić. A szynka to jest konserwowa. Tak, konserwy, wędliny, olej jest w domach przecież bardzo potrzebny na drobnych sklepach. To jest z czego się korzysta to, tylko wyklucza pokrótka, no bo to zostaje. Chyba na brak tego nie narzekają, prawda? 12 asortymentów jest tej żywności, którą dostajemy. Podstawowe jest tłuszcze, masła, ser, co miesiąc. Makarony? Tak, my tutaj obsługujemy ponad 40 tysięcy osób na terenie Płocka i powiatu. Ile? 40 tysięcy osób. W tym duży nacisk kładziemy na rady rodziców, bo to dociera do młodzieży, do dzieci w szkołach. Na świetlice, na miejscach, gdzie są dzieciaki.